Nazywam się Mirosław Kowalski. Znowu miałem kontakt praktycznie od początku, czyli od drugiej połowy lat 70., ale najważniejszą rolę w wydawnictwie pełniłem od roku 86, a ściśle od katastrofy w Czernobylu. Tak mi się to jakoś zapamiętało. Byłem członkiem kolegium redakcyjnego, człowiekiem odpowiedzialnym za kontakty z autorami, grafikami i przede wszystkim maszynistkami, które dla nas przepisywały teksty. Zajmowałem się także pracami redakcyjnymi, organizowałem korektę, sam też takie rzeczy robiłem. Jak pan w takim razie trafił do Nowej? Jakie były te pana początki? Czy najpierw jako czytelnik, w jakim środowisku pan został? Skąd te kontakty właśnie z Nową? W drugiej połowie lat 70. byłem dziennikarzem studenckim pisma Politechnik. Pisałem także do innych gazet typu Polityka czy Przegląd Techniczny, który wtedy był jednym z najbardziej opiniotwórczych i najważniejszych i nauczciwszych gazet. Po zabiciu Stanisława Pyjasa wpadły mi w ręce ulotki Studenckiego Komitetu Solidarności. Na jednej z nich znalazłem nazwisko, nomen omen, takie same jak moje, czyli Kowalski, bo to był to mój kolega z równoległej klasy w liceum, Sergiusz Kowalski. Odnalazłem jego adres. Nie ukrywam, że z pewnymi obawami wdrapałem się do niego na czwarte piętro mieszkania na Szarej. I tam dostałem pierwsze ulotki, pierwsze książki. Później miałem kontakt przez Mieczysława Grucińskiego, który prowadził punkt kolportażowy. Pamiętam, że jedną z książek pierwszych, które wprowadzałem do obiegu, to było Tadeusza Konwickiego. Nie mała apokalipsa jeszcze, tylko Kompleks Polski. Taka pierwsza elegancko zrobiona na tak zwanym dojściu, czyli na państwowym czy tam spółdzielczym offsecie wydrukowana elegancko książka. Trzeci numer zapisu. Później trochę składałem. Poznałem Marka Chimiaka, który był jednym z założycieli Nowej, a równocześnie moim serdecznym kumplem z klasy, mojego kolegi, sąsiada, którym znałem, nasi rodzice znali się praktycznie od dzieciństwa, Pawła Ziółkowskiego. I tam troszeczkę coś składaliśmy, coś chcieliśmy na gilotylach, ale jak mówię, ponieważ wtedy jeszcze chciałem zostać dziennikarzem, a gdybym podjął jawną działalność, to byłbym spalony i musiałbym wrócić do zawodu wyuczonego, czyli inżyniera budownictwa, co nie bardzo mi się uśmiechało. Jak przyszedł czas karnawału, rozpoczął działalność Tygodnik Solidarność, to pracowałem w nim od pierwszego numeru w takim dwuosobowym dziale kultury. Moim szefem był Krzysztof Kłopotowski. Ja wtedy dopisałem tam w miarę dużo tekstów, wywiady z autorami, stąd moje tam zainteresowania kulturalne, ale także i reportaże z kraju. I jeden z takich ważniejszych, to było na całej rozkładówce w tygodniku Solidarność, był wywiad z Grzegorzem Bogutą, który wystąpił jawnie. Zresztą wtedy duża część kierownictwa Nowej już nie kryła się pod pseudonimami, tylko się ujawniła. Związane to było zresztą z polityką wydawnictwa. Obok tego wywiadu pojawił się spis książek, ponad 100 pozycji, co już samo w sobie było taką ciężką rzeczą do przełknięcia przez cenzurę. Później zaprzyjaźniłem się z Grzegorzem Bogutą i zawsze mu pomagałem, a to jak trzeba było przygotować jakiś wywiad, a to jakieś notki o Nowej. Kontakty z Nową moje się zerwały, bo całe kierownictwo, czyli ci ludzie, których ja znałem, zostali internowani. I dopiero tak po wyjściu Boguty z internatu, tam nawiązaliśmy ten ponowny bliski kontakt,
a w 1986 roku, w momencie, kiedy z Nowej odeszło trzech kolegów, którzy pełnili w niej bardzo istotne funkcje, czyli Marek Chimiak, Marek Borowik i Przemek Cieślak, to oni postanowili zorganizować własne wydawnictwo, już oficjalne. Nie chcę tutaj mówić, w jakich okolicznościach się to dogadało. W każdym razie nie było to najlepiej przez kolegów przyjęte. Założyli własne wydawnictwo, zbudowali drukarnię. Niestety ta inicjatywa ich się nie powiodła, mimo że wszystko pokazywało, że to może się udać, że jak będą pierwsi z prywatnym wydawnictwem na rynku, to świat przed nimi stoi otworem, ale z różnych przyczyn, nie mnie o tym mówić, im się nie powiodło. W komitecie redakcyjnym, do którego wchodzili, bo formalnie było tak w Nowej, że Nowa nie miała swojego redaktora naczelnego, ani kogoś, kto by był głównym dyrektorem. Znaczy, Boguta był tam jakby pierwszy między równymi. Ja zresztą pamiętam pierwsze moje pytanie w tym wywiadzie w tygodniku Solidarność, w tym oficjalnym wywiadzie zamieszczone. Czy to prawda, że redaktorem prawdziwym Nowej jesteś ty, a Mirosław Chojecki z Nową jest tylko z redaktorem, czyli redaktorem od siedzenia. No to wtedy Boguta mi odpowiedział, że Nową założyło tam cztery osoby, z których dwie się nie ujawniają i że podejmowane wszystkie decyzje są kolegialne, co mogę potwierdzić, że tak właśnie było. Odbywały się głosowania nad projektami i tekstów, które mieliśmy wydać, burzliwe czasami dyskusje. I Boguta w zasadzie tak w sprawach merytorycznych, jeśli chodzi o książki, to może nie za często zabierał głos. Za to faktycznie on w dużej mierze prowadził sprawy finansowe do spółki zresztą z szefem kolportażu Piotrem Szwajcerem, który też był w kolegium redakcyjnym Nowej, tak samo jak Marek Kubin, który był szefem, znaczy reprezentował w kolegium redakcyjnym drukarzy. Oprócz nich w kolegium był znany krytyk literacki Andrzej Werner. Później wrócił ze stypendium i powrócił równocześnie na swoje stanowisko do kolegium świętej pamięci Janek Walc, z którym zresztą miałem największe spięcia, jeśli chodzi o program wydawniczy. Adam Michnik, tu osoby. A program wydawniczy? Więc nie, oczywiście różniliśmy się, bo... Można było przyjść z jakąś propozycją, Nowa to no tak, teoretycznie, tylko że Nowa miała bardzo ukierunkowany swój profil i raczej była związana z jednym środowiskiem, owszem najmocniejszym wtedy w ruchu podziemnym, czyli środowiskiem wywodzącym się z dawnego KOR-u. I nie ma co tutaj takich spraw ukrywać, bo tak było. Mnie może z KOR-em nie było mi tak najbardziej po drodze, ale doceniałem ich wielką rolę, a poza tym uważałem, że jako najsilniejsi najwięcej w stanie są zrobić. Ich kontakty zagraniczne przecież wielkie, zresztą sam z nich korzystałem, będąc w latach 80. dwa razy byłem za granicą, w Anglii i we Francji. Więc tam przywoziłem pieniądze, organizowałem jakieś zbiórki, drobiazgi, które potrzebne były maszynistkom, a na rynku w Polsce niedostępne, czyli głowice do maszyn IBM-u, na których te nasze książki były wszystkie przepisywane i takie sprawy. No jeżeli można by powiedzieć tak w skrócie, o co mi chodziło, to ja byłem bardziej wychowany w tradycji akowskiej, bardziej nastawiony martyrologiczne i nie uważałem akurat, że marzec 68 roku jest najważniejszą datą w historii Polski. To była lewica. No można tak to określić.
aczkolwiek nigdy nie byłem z tą grupą jakoś skonfliktowany, a poza tym no, dla dobra sprawy wypada czasami siedzieć cicho i robić swoje. Ale widać było, że jakaś polityka była tam prowadzona, że takie, a nie inne... Bo ja na przykład bardzo protestowałem przeciwko takiej książce, która się nazywała, znaczy nosiła tytuł Papierosiarze z Placu Trzech Krzyży. I to było o żydowskich dzieciakach, które w czasie okupacji sprzedawały papierosy. Uważałem, że jest to, oczywiście, że taka książka powinna się ukazać, ale w towarzystwie tysiąca innych, które by dokumentowały choćby losy żołnierzy wyklętych, czy partyzantki polskiej w terenach przyłączonych do Związku Sowieckiego, czy bardziej akowskiej martyrologii. Mnie bardziej takie sprawy interesowały, bardziej powstanie warszawskie niż powstanie w getcie. Tak to można skrótowo określić. A ta książka, ci papierosiarze... Zmienię kart. Kontrowersje wzbudzała książka Józefa Zemana, Papierosiarze z Placu Trzech Krzyży, której wydaniu ja się sprzeciwiałem. To znaczy nie był to jakiś sprzeciw, że stawiałbym sprawę na ostrzu noża, ale uważałem, że krzywdzi się temat i podejmowanie po raz kolejny spraw martyrologii młodych, oczywiście chłopaków, którzy przeżyli straszną traumę w czasie okupacji, bo nie dość, że Żydzi, to jeszcze bardzo młodzi, pozostawieni sami sobie, ale nastąpiło coś w rodzaju takiego przegięcia, że pewne sprawy, którymi ja się bardziej interesowałem, czyli tematyka powstania warszawskiego, żołnierzy wyklętych, czy partyzanckiej polskiej na Kresach, to te sprawy były mi bliższe, choćby tam ze względów rodzinnych. No, nie tyle pomijane, tylko że nas traktowano już jako wydawnictwo, które z założenia tym się nie zajmie i w pewnym momencie znaczy, takie maszynopisy do nas nie docierały. A równocześnie to trzeba brać też pod uwagę, że to było środowisko bardzo mocne przez komunistów pokrzywdzone i dużo, czy to powstańców warszawskich, czy partyzantów powojennych, to do końca życia się bało. I też tak uważam, że paradoks historii jest straszny, że oni się odważyli u schyłku życia tam przekazać swoje wspomnienia, ale w tym momencie po 89 roku, czy tam po 90 roku, nagle to przestało ludzi zupełnie interesować. Więc gdyby byli odważniejsi, oczywiście trudno od kogoś, kto był dręczony, siedział do 56 roku w stalinowskim więzieniu, to trudno wymagać od niego odwagi, ale gdyby się odważyli, to być może ich te wspomnienia by się ukazały. Ale praktycznie do nas tego typu rzeczy nie docierały. No, ale pan, który odpowiadał za kontakty z autorami, pan mógł dotrzeć do tych środowisk, jakby poprosić o ten... To były dosyć środowiska hermetyczne, rozproszone i właściwie trudno było cokolwiek powiedzieć. To znaczy ja swoje zrobiłem, choćby siedząc przez ileś miesięcy w Londynie i robiąc kilkanaście dużych wywiadów z przedstawicielami emigracji londyńskiej, czyli środowiska bardzo antykomunistycznego, ale na przykład chciałem dotrzeć do legendarnego porucznika Góry Doliny Adolfa Pilcha, który tutaj przyszedł z Nowogródczyzny z oddziałem partyzanckim w pełnym uzbrojeniu i nawet to, że mój ojciec był w Kampinosie w powstaniu i się usiłował na to powołać, to on
tenże legendarny dowódca uważał mnie prawdopodobnie za agenta, a przynajmniej człowieka nasłanego, który będzie go wypytywał, jak to tam było z tą kolaboracją, że dlaczego Niemcy pozwolili przemaszerować zwartemu prawie 1000-osobowemu oddziałowi z Nowogródczyzny aż do Campinosu. Więc też takie miałem odpowiedzi, że nie do wszystkich można było dotrzeć, bo z jednej strony kontakty ze środowiskiem korowskim, czy choćby ze środowiskiem dziennikarzy z BBC, czy z Wolnej Europy, to pomagały, ale równocześnie wśród tych najbardziej zatwardziałych emigrantów antykomunistycznych to przeszkadzało, tak to można powiedzieć. A do jakich autorów pan docierał, jakich pan wyznaczył? Jak się układały kontakty z autorami? To różnie bywa. Ja na przykład chciałem, trzeba powiedzieć, że ja byłem pracownikiem wydawnictwa Iskry, specjalnie tam wziętym, to śmieszna anegdota, do komórki redakcyjnej, która zajmowała się fantastyką naukową. A mówię, że anegdota jest śmieszna z tego względu, że był taki jeden z najgorszych szkodników w dziejach tutaj kultury polskiej w latach 80. kierownik Wydziału KC do spraw kultury. Świerdzo? Nie. To było po linii partyjnej. Ten się nazywał... Zaraz sobie przypomnę. Na M. No mniejsza z tym. No, w każdym razie na jakimś spotkaniu z wydawcami powiedział, że nie życzy sobie, żeby wydawnictwa zarabiały na kryminałach. No to znaleziono, mądry dyrektor Iskier znalazł drogę wyjścia, czyli coś takiego, co można było obejść, te nieszczęsne kryminały, które tak się towarzyszom w KC nie podobały, czyli zająć się fantastyką, a fantastyka była bardzo mocno antykomunistyczna, no, że wymienię nazwisko świętej pamięci Janusza Zajdla, który zmarł w 1985 roku, a był klasycznym opozycjonistą. Niemniej pisywał do państwowych wydawnictw. Gdyby żył dłużej, prawdopodobnie dotarłby z tą swoją fantastyką. Tak zresztą, tak samo przecież niczym innym książki Konwickiego nie były jak właśnie fantastyką. Jaką szeroką rozumianą, zresztą Nowa też wydawała, choćby Zamiatina czy Orwella. To jest... Więc miałem kontakty z młodymi autorami, ale te środowiska akurat się bało. Mniej bali się ludzie starsi, a młodzi... To nie będę tutaj wymieniał nazwisk, bo to są to ludzie z pierwszej ligi prawicowych publicystów. Nie, no choćby Ziemkiewicz, Jacek Piekara. Że prosiłem ich, żeby się bardziej włączyli tutaj w działalność nowej. Nie, że nie po drodze im, a poza tym tam jeden miał dziedziczyć jakieś mieszkanie po cioci, drugi czekał z wydaniem oficjalnym swojej książki i bał się, że jak się zaangażuje w podziemie, to tej książka jego pójdzie na przemian, już jej nie wyda, więc no takie przygody były. Ale niemniej mogę tylko powiedzieć, że całe wydawnictwo Iskry było zaangażowane w działalność w Nowej, czyli korektorki, redaktorki, tłumaczki, wydawnictwo. Można tak było powiedzieć, pod czujnym okiem ówczesnego redaktora naczelnego i dyrektora, czyli pana Łukasza Szymańskiego, który zresztą został zastąpiony przez twardogłowych z KC swoim tam nominatem Wiesławem Łuchańskim, który też paradoks dziejów okazał się również bardzo przyzwoitym człowiekiem i wykonał naprawdę kawał dobrej roboty. Obaj zresztą wiedzieli, czym się zajmuję i nigdy nie miałem z tego powodu żadnych przykrości. A że w dobrym miejscu, bo naprzeciwko Muzeum Narodowego, naprzeciwko KC, moje okna wychodziły na KC, więc znakomity punkt kontaktowy, więc do pokoju mojego przychodzili tam różni korporterzy, różne osoby, więc ten... Znaczy, myślę, że mogę tak powiedzieć bez fałszywej skromności, że ja wniosłem taki pierwiastek profesjonalizmu, bo wcześniej Nowa to opierała się na ludziach, którzy owszem,
mieli dużo zapału, ale no, zdarzały się błędy, na przykład Konrad Bieliński, to jego słynne dokonanie 13 dni nadziei z błędem ortograficznym, no ale jak Komorowski też nadziei napisał z błędem ortograficznym, to czegoż po biednym Kundziu wymagać. No tak, no. Więc takie tam jakieś, no, książka Przesłuchanie, z której byliśmy bardzo dumni, bo pierwsza w kolorze, jeszcze, to jeszcze było przed ujawnieniem się nowej, był błąd na grzbiecie, było Presłuchanie, którego nikt nie zauważył, łącznie ze mną, ale to wtedy jeszcze były tam w miarę... Oczywiście, tak, tak. To, tam w Iskrach pracowały 4 korektorki na etacie i one dla nas pracowały. Czasami ja robiłem korektę. Korektę we własnym zakresie robiła krytyka, bo oni mieli znaczy własną maszynistkę czy tam własne maszynistki i własną korektę, własną redakcję, i oni oddawali książki praktycznie już przygotowane do druku. Więc nie, oni sami jako odrębne krytyka wydawała swoje książki pod własnym szyldem, tak samo jak nie ingerowaliśmy w druki zwarte, czyli na przykład zeszyty niezależnej myśli lekarskiej, czy w wakat. Co w tym czasie pod tym szyldem nowym było wydawane? Czy pan by się poprosił o taką charakterystykę? Właśnie jakie pisma, jakie portalniki, jakie... No to było tak dużo, że to musiałbym wziąć jakiś katalog i czytać, ale... Najważniejsze, które różne dziedziny eseistyka... To jest katalog spisek. Eseistyka Rymkiewicza choćby. No. Można to powiedzieć, dużą rolę spełnił Adam Michnik, który nieodpłatnie dawał swoje książki. No, przykra sprawa z Jackiem Kuroniem, którego Nowa w pewnym sensie wylansowała, a potem jak przyszły czasy wolności, to nie miał żadnych skrupułów, żeby pójść do, no co tu ukrywać, owianego bardzo złą sławą wydawnictwa BGŻ i jeszcze dorabiać do tego ideologię, że Nowa to nie jest w stanie sprzedać jego książek, a tamci to zrobią. No choćby Zbigniew Buja, którego Janka Jankowska opracowała książkę, jego się ukazała w Archiwum Solidarności, a potem nie dość, że sprzedał legitymację Solidarności, to jeszcze się od niej odciął i też poszedł ze swoją następną książką do BGŻ-u. Więc ten... Tak, ale BGŻ miał taką sławę, że to w ogóle jakieś... A jak finansowo funkcjonowało to wydawnictwo? Czy tam płacono ludziom, czy to było? Tak. Teraz to... Oj Boże, przepraszam. Tak, ale nie, już. Zmienię plan, które... Tak? Akcje. Finanse to jedna z ciekawszych rzeczy i myślę, że już teraz można o tym mówić zupełnie otwarcie. Mogę powiedzieć, jak wyglądało to z mojej strony. Otrzymywałem pieniądze od Grzegorza Boguty na wszystkie rozliczenia. Kiedy go nie było, czy nie miałem z nim kontaktu, mogłem zawsze wziąć gotówkę od Piotra Szwajcera, który zajmował się u nas kolportażem i w związku z tym dysponował zawsze niezbędnym zapasem środków finansowych. Nie ma co ukrywać, że nie utrzymywaliśmy się ze sprzedaży książek, bo znaczącą rolę spełniały dotacje z Zachodu. To oczywiście było też załatwiane przez konsorcjum wydawców niezależnych, więc nie chcę się na ten temat wypowiadać, ponieważ miałem bardzo ograniczony z tym kontakt. Ja to robiłem w ten sposób, że z częstotliwością raz na miesiąc, raz na 3 tygodnie, w zależności od potrzeb, na małej karteczce spisywałem, taką, żeby można było ją połknąć, spisywałem w listę wydanych pieniędzy i przekazywałem Bogucie. Bogota praktycznie nie sprawdzał, bo mieliśmy do siebie zaufanie.
te pieniądze mi dawał. Więc oczywiście w tej części nowej, z którą ja miałem styczność, to dostawali pieniądze autorzy, z jednym wyjątkiem, bo z tego co wiem, to Adam Michnik nigdy nie wziął złotówki. No ale on chyba nawet, on był z tych osób, jedną z tych osób, która chyba nawet nie wiedziała, jakim środkiem płatniczym się tutaj posługujemy w tym kraju. Oczywiście dostawały redaktorki, tłumacze, korektorki, plastycy, którzy robili okładki. To wszystko było, ja mniej więcej znałem stawki, jakie obowiązywały na mieście, jakie obowiązywały w wydawnictwach państwowych, i one były bardzo porównywalne. Ani w górę przesadnie, ani w dół. Więc rozliczenia były godziwe i z tego co wiem, przynajmniej tej części rozliczeń, w których ja uczestniczyłem, to nikt nigdy nie zakwestionował. Dostawaliśmy ryczałty benzynowe, plus jeszcze jakieś tam drobne pieniądze, znaczy przynajmniej ja coś tam dostawałem w charakterze ryczałtu, ale to nawet nie pamiętam, ile to było, i to nie z regularnością miesięcznych wypłat, tylko jak było na coś potrzebne, to pieniądze brałem. Ale tak, to mniej więcej. Czy ci autorzy już o znanych nazwiskach, którzy decydowali się na druk nowej, to już mieli jakiś zakaz w oficjalnym obiegu, czy nie? Czy zdarzało się? Na początku tak, ale później to już było już bardziej liberalnie. To znaczy, no o ile pamiętam, to przecież można było pisywać do Tygodnika Powszechnego choćby, więc tam zakazów nie było. Poza tym w takich pismach jak Ład w Tygodniku ukazywały się przecież te słynne zawiasy cenzorskie z uzasadnieniem, tym podanym numerem paragrafu, z którego się cenzor znaczy przy pomocy którego cenzor tłumaczył, dlaczego dane zdanie czy dany akapit nie może się w tekście pojawić. Wiem, że z ingerencjami cenzorskimi ukazała się w wydawnictwie Alfa książka Tadeusza Konwickiego. Czyli to był Mała Apokalipsa i Kompleks Polski, więc... Co się stało z nową po 89 roku? Więc proces był dosyć skomplikowany, ponieważ myśmy oceniali tak w przypływie mani wielkości, że z nową to współpracuje tak mniej więcej 200 osób. Boguta tu nawet ukuł taki termin, że to ruch społeczny jest nowa, a nie klasyczne wydawnictwo w tym sensie, ale nowa musiała się uzawodowić i niestety nastąpiło brutalne zwarcie rzeczywistości z oczekiwaniami większej części tego ruchu społecznego nowej, którzy wyobrażali sobie, że będziemy czymś na kształt państwowego molocha wydawniczego, takim wydawnictwem jak był PIF czy Czytelnik, że wszystko będzie trwało jak dawniej, że nie będzie konkurencji na rynku, że my z racji swoich zasług będziemy jakoś bardziej ulgowo traktowani, że komuś do czegoś jesteśmy potrzebni. Okazało się, że zupełnie nie jesteśmy nikomu do niczego potrzebni. Równocześnie cenzura została zlikwidowana dopiero w rok po okrągłym stole. Myśmy nie mogli się ujawnić w tym czasie, bo to byłoby zaprzeczenie całej ideologii nowej, która przecież zakładała walkę z cenzurą, i nawet jak ta cenzura była bezzębna i nieszkodliwa, to przecież żaden z nas by nie poszedł po stempelek tutaj na ulicę Mysią, żeby coś takiego utrzymać. A w tym czasie powstały prywatne wydawnictwa, które przejęły dużą część naszych autorów. Tutaj tam powtarzamy, że chyba jedyny wierny to był Jarosław Marek Rymkiewicz, a pozostałym to było tam w zasadzie wszystko jedno. Nałożyło się na to, że koledzy z kolegium redakcyjnego żyli w zupełnie innym świecie.
Już nie mówiąc o tym innym świecie, w którym żyli drukarze, kolporterzy, którzy myśleli wszyscy, że będą mieli pieczątki w dowodzie, w legalne zatrudnienie, że jakoś tam uciągniemy wspólnie ten wózek. A to było i nierealne, zarówno dla tych osób z wierchuszki nowej, jak i z, no, tak nazwijmy to brzydko, dołami, czyli faktycznie tych ludzi, co zaliczyć należałoby do fundamentu, na którym wspierała się nowa. Kierownictwo nowe myślało, że w dalszym ciągu będzie można wydawać w nakładzie 5000 eseje Havla i będzie na to zainteresowanie. Oczywiście to było tylko pobożne życzenie. Najlepszym tego przykładem jest kariera Adama Michnika, że jak zaczynaliśmy pierwszą jego książkę oficjalnie wydaną, to było z dziejów honoru w Polsce, to było 35 tysięcy egzemplarzy, które się rozeszły. A potem coraz mniej, a już kompletnym zejściem w dół to była seria Adam Michnik poleca, czyli taka, no, bardzo efektownie, znaczy ładnie, z ładnymi okładkami, bo Adam załatwił znakomitego malarza z Gdańska, który bezpłatnie użyczył nam swoich obrazów na okładki i tam się sporo dobrej eseistyki, nie takiej grubej, typu dwutomowy Karl Popper, się ukazało. Ale to tak, nakłady 2000 egzemplarzy, a potem nawet i 600, 500 już nie można było sprzedać w latach, w połowie lat 90. Do tego jeszcze doszły oczywiście kłopoty finansowe, bo myśmy przecież startowali z niczym. Mieliśmy tam parę zdezolowanych powielaczy, na których oczywiście nie można było niczego drukować. Tutaj dotarła do nas w charakterze daru również zdezolowana maszyna drukarska z Francji, a Francuzi po prostu chytrze się jej pozbyli, robiąc niby dobry gest, dając się przy tej maszynie sfotografować czy coś, a ona tak sobie gniła u nas, płaciliśmy za magazyn tę maszynę. Zresztą Gazeta Wyborcza też miała taki sam problem, też taki niechciany dar dostała, ale oni przynajmniej mogli brać kredyty pod zastaw tej maszyny, której nigdy zresztą nie uruchomili, tak samo zresztą jak i my. Bo to były maszyny do drukowania wielkich plakatów, takich banerów, jakie w tej chwili. A wtedy w latach 90., na początku lat 90., nikt tego jeszcze, takich rzeczy nie drukował i to w ogóle, no, było to nieefektywne, nie do uruchomienia, tylko potworny kłopot. Na transport poszły jakieś gigantyczne pieniądze tej maszyny. Czyli można powiedzieć, że startowaliśmy z pieniędzmi, które zarobiliśmy na zwycięstwie księdza Jerzego. To był wywiad Rzeka z mordercą Piotrowskim księdza Jerzego. To tam duży był stosunkowo nakład. To było zwycięstwo księdza. To była jedna z pierwszych pozycji nowej. Włożone były w jakieś idiotyczne pomysły. Pieniądze typu Lincoln o demokracji, gruba książka, na której tylko zarobili ludzie żyjący w Stanach Zjednoczonych, tłumacze, bo dostali tam jakieś stypendia, żeby Złote Myśli Lincolna przetłumaczyć. Myśmy się napracowali na tym, żeby to wydać, a to wiadomo, że to tylko do bibliotek i właściwie... Zresztą tu też należy powiedzieć o jedynym, znaczy wielkim plusie wydawnictwa, że byśmy mieli osobno tygodnik Mazowsze, a osobno my mieliśmy pierwszy skład komputerowy w Polsce, który zaistniał. I ostatnie książki nowe, jeszcze podziemne, były już robione programem Ventura na komputerach. Także można tam było przejść. Ja miałem o tyle fajne przeżycia, że byłem... Znaczy, jak redagowałem tę książkę Zwycięstwo księdza Jerzego, to miałem kwalifikacje tak reporterskie, czyli bo jako były dziennikarz, korektorskie i redaktorskie, bo pracowałem przecież w wydawnictwie, no i potrafiłem obsługiwać komputer, robić skład. Czyli wtedy byłem chyba jedną z niewielu osób w Polsce, która mogła się tymi trzema rzeczami zająć. Więc to tak było z tym składem. Tutaj z takich przykrych anegdot to mogę opowiedzieć o postępowaniu, w jaki sposób byliśmy traktowani. Niezbyt świętej pamięci Andrzej Drawicz został prezesem Radiokomitetu.
to oczywiście nawet mowy nie było, żeby nam coś tam pomógł, a przecież jego książki były wydawane przez Nową, głównie przez Nową. I ostatnia książka, to się nazywało Pocałunek na mrozie, zbiór jego eseistyki na tematy literatury rosyjskiej. Ja to przychodziłem, pamiętam, na te słynne 9. piętro do Radiokomitetu, tu z korektą, ciesząc się, że tu będzie ładnie to zrobione, bo wydruk komputerowy, elegancki druk, nie te ohydne maszyny. I on tak, tak, panie Mirku, tamto wam, to bywałem u niego w domu. I nagle się dowiaduje, że sprzedał tę książkę wydawnictwu łódzkiemu w tym samym czasie, które zrobiło normalnym składem ołowiowym, w tym samym składzie. I myśmy musieli się z tej pozycji wycofać. Nic tam nie powiedział, że zamierza wydrukować oficjalnie. Więc to tylko kolejny kamyczek do tego, z czym startowaliśmy i co mogliśmy robić. Tu jeszcze nie skończyłem wątku oczekiwań góry, że właśnie, że będzie jakieś zapotrzebowanie na ambitną eseistykę. Poguta to zresztą był zwolennikiem tezy, że to wszystko da się załatwić przy pomocy, no to nazywał fundraising, czyli pozyskiwania grantów, funduszy, że można kogoś namówić na sfinansowanie jakieś ambitne. I to okazało się, że ja to doskonale wiedziałem, że to jest niewarte funta kłaku, że wydawnictwo, żeby istnieć, żeby móc wydawać coś ambitnego, to musi mieć solidną bazę finansową. A to zostało zaniedbane przez wszystkich kolegów, którzy wtedy mieli dostęp do osób opiniotwórczych na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, mieli dostęp do pieniędzy. Można było wtedy pozałatwiać prawa autorskie, choćby drukowany przez nas w wakacie był diabelska alternatywa Frederica Forsytha i można było po to sięgnąć, choćby zarobić na tych, bo przecież trzeba pamiętać, że takie wydawnictwo Amber to na Maclinie zarobiła gigantyczne pieniądze, a wydrukowali go w nakładzie 300 tysięcy egzemplarzy, jakim się nikomu przecież wcześniej w Polsce tam nie śniło. Więc to zostało zaniedbane. Bardzo dziękuję za cieszącą odpowiedź.